Siema widzowie, ogólnie to dzisiejszy odcinek składa się tylko i wyłącznie z urywków z pewnego śmiesznego livestreama. Także zapraszam was serdecznie do oglądania. Ja sobie dopłaciłem platynę, ale raczej nie będę za nią nic kupować. W końcu! Kurwa mać! W końcu jakieś eski mi spadły, no. 48%, a wiecie co jest najzabawniejsze? To pewnie jest warte z 200k, nie? Ty milion jest warte, kurwa. Kurwa, jebe. Kasę chodzi to od razu, nie? A tak to nie napiszę nigdy na grze, jak się czuję, nie? Tata, teraz daj za free, ewe, daj połowę, ej, a ja cię to oglądam jeszcze od czasów, jak na druidzie z solem biłeś duszki. Wiesz co? Gdybym ci obiecał attawę, to i tak byś jej nie dostał, bo po pierwsze i tak jej nie dropnę, a po drugie nawet gdybym ci ją obiecał, no to co? Zbanowałbym ci na czasie i by kurwa nie było dowodu. Sorry, ale attawa trochę droga, no. Sorry, jeżeli chodzi o pieniądze. Jestem grubym skurwysynem. Tylko na te ze strony mięśnie brzucha. Kurwa, wyjebałem się na geo, nie? Nie wiem, Mati, to by była w sumie całkiem trudna walka. Może bym cię pokonał, gdybyś dał mi jakąś szansę. Za ile zrobisz skok w tył? A już się wypierdoliłem dzisiaj. I nie mam kamerki. 49 godzin livestreama ci dobrze zrobiło? Też byłbym dobrze wyspany, gdybym miał tą świadomość, że o, w sumie to tak, kurwa, trochę długo nie wspałem. Ale w sumie mi za to płacą, więc niech siedzi u poczesa i niech robi zadymy na czacie. Ta, pewnie u Friedricha też siedzi. Friedrich, ten rycek. Muzykant, no. W ogóle jak ja go lubię, to mnie Młosiek chyba z jego gildii zajebał, także... Ej, Vipos, wydaj, nie wiem, lajka czy coś na szczęście. A, to dziękuję. Ile ty ogólnie, Vipos, masz lat? Ale ciężko określić, bo masz brodę, ale ja znam dużo osób, co mieli pełny zarost w wieku 16 lat. Ta, na pewno, aha. Mógłbyś być moim starym. Ja nawet bym w stanie uwierzyć, że on ma 22-26, nie? Że wcale nie ma 30. Jak dla mnie wód jest zajebisty. Jeszcze z nim nie grałem po zmianach, ale podobno jest lepszy od kiedy ma tą tarczę. Miałem na HC-ku swojego wudu. 62% 3 razy, ja ani razu nie trafił. No co to ma kurwa być, no. Ten będzie tak co 5 minut komentował jakieś przypadkowe słowo, które powiem, nie? Za 2 minuty wyjebie z jakąś kalarepą czy coś, nie? Tiret. Ty, kojarzę ten nick, ale to może być przypadek. Jakie 8kk? My nie graliśmy razem na... Czekaj. Tiret i Ganea? Miałeś dwie postacie? Ja od ciebie na Wugurun pożyczyłem? Jak ja Wugurun już mam od 5 lat? Na postaci? Dobra, to tak na spontanie, nie? To tak na spontanie, jak już o tym gadamy, nie? To kiedyś cię zaprosiłem na tego. Jak to się nazywa jeszcze? Kapłana śmierci. Ubiliśmy go z Mosiem z mojej dawnej gildii. Gdzie byłem u gildii u starego młyna. I powiedziałem ci, że jak przyjdziesz, to drop jest do podziału. Ty dropnąłeś, się też nie podzieliłeś. I co na to odpowiesz? Kurwa. A jeżeli chodzi o te 8kk, to nie wiem, to jak bardzo je chcesz, to mogę ci je oddać, jak będę akurat miał. Tylko nie wiem, skąd mam 8kk wyciągnąć na serwerze, w którym nie gram. Ła! Nie zrobiłem żadnego paska dla barbarzyńcy, to pomówienie. Ty nawet pamiętasz, co zrobiłeś, dobrze, bo ja tego nie pamiętam. Ej, ale teraz na serio pożyczałeś mi na Wuguru? Teraz nie wiem, czy mi się pojebały niki. Ja gadam z gościem, a on sobie wymyśla do tego odpowiedzi i tylko ma podobny nick. Czy na serio gadam z tym gościem? Ja mam Wugurun od tylu lat. Jeszcze graliśmy razem chyba na tym, na HC-ku przez jakiś czas. Ani razu nie wspomniałeś, że mam twoje 8kk. O, czekaj, tu ci pokażę twoje 8kk. Tak wygląda, bez żadnych... Bez kurwa niczego. Aaa, czekałaś, a sławny będę. No to cię na to sobie jeszcze trochę kurwa poczekasz. Jak chcesz, to ci mogę dać całą kasę z tamtej postaci, nie? Ale dużo tego nie będzie. Bo tam nie ma kasy. Pozdrow Viposa. A kto to ten Vipos? To ten gościu, co połowę kanału sobie usunął. Bo mu zagrozili, że pieniędzy mu nie dadzą. Jaki rajdzik.
Dziękuję bardzo. Dzięki za rajdzik, Vipos. Kimkolwiek jesteś. Czemu nie miło? Ale bardzo się staram, żeby to było bardzo miło. Patrz, jakie miłe komentarze ludzie piszą. Vipos to najlepszy gracz. Nie wiem, kto to napisał, ale ktoś bardzo mądry. Happy, chodź, ja ci pomogę. Jestem bardzo dobroduszny. Nie, żebym chciał się tylko pokazać z dobrej strony, ale ja naprawdę mam wielkie serce. Ja pierdolę Petty Gildane, nie potrzebuję ich do szczęścia. Też bym wolał, gdybym miał epiko. Ach, zakrztusiłem się. No. No kurwa, jest taki problem, że obiecałem dziewczynie, że zrobię tylko godzinę streama, a już jest minęła ta godzina. I akurat jest najwięcej osób na streamie, nie? Także głupio go kończyć. Teraz będę musiał się tłumaczyć i słuchać wywodu. O nie, o nie. Czekaj, Bipo, nie jesteś teraz największą gwiazdą. Pewna osoba napisała komentarz. Ale mam banana na mordzie, nie mogę nawet nic mówić. Podobno to zostało mu 15 filmów na kanale po tym, jak wszystkie inne musiał usunąć. Czemu my tak cały czas o tym Biposie? No dobra, jest na live streamie, ale wypadałoby czymś innym porozmawiać, nie? Dobrze wiedziałeś, że używałeś filmów. W sensie używałeś filmów, używałeś nagrań, które mają zapewniony copyright strike. Dlatego Jakub. Dlatego ja jedyną muzykę, jaką używam w filmach, to jest NCS. Przez to też są chujowe, ale no. I to się ceni, Vipos, i za to cię kochamy. Mniej niż 3 Vipos. Ale jeszcze tak to odwrócił, nie? Że ja wyszedłem ten zły. Vipos, mam takie teczki na ciebie, nie? Do Dryga zaraz zadzwonię. W końcu! Widzowie! Kurwa! Rob! Świętujemy! Kto pierwszy podejdzie pod go, dostaje 10k. W końcu coś spadło. To jest pierwszy synergia, tylko chyba 20... Geo. Jakich 20? Z 30 już. Chyba ugadam sobie rozmowę z psychologiem. Weźmy swoje kupli z piaskownicy. A to czekaj, no jak ty już czekasz pod, dobrze, ja nie dotrzymuję słowa, już idę. A jeszcze zanim tam pójdę, to wezmę solę ze sobą. Tak na wszelki. Bo jakby z solę moje szanse przeżycia wzrastają. Już, co jest kurwa, czemu nie mogę? Ja nie mam questa! Ja teraz muszę komary zapierdalać, żeby odebrać sobie peta. Ja pierdolę, latam za jakimiś insektami. A podskoczyłbyś pod wioskę druidów. To pierwszy pod wioską druidów ten dostaje 10k. Plus 10k Viposa. Jeden na jeden z Viposem? Nie wiem. Ty Vipos końcowo idziesz do tej wioski, czy ty zostałeś pod tym geo? Bo sam nie wiem, gdzie ja mam iść. Bo chcę ci oddać twoje 10k. Siema, ja pan. Moradin, powiedz mi, jakim cudem ty nagle się odzywasz? Jakim cudem ty mówisz? Bo to jest coś niesamowitego. Jeszcze nigdy nie napisałeś do mnie tak szybko dwóch wiadomości. Bo ja muszę was wprowadzić, Muradin. Ma ogólnie prędkość pisania chyba jedno zdanie na rok. Jak się na coś umawialiśmy, to było bardziej moje pisanie do niego. A on mi odpisywał tak raz na 5 moich wiadomości. Co ja gadam? Tak było zawsze. Ty odpisywałeś tak rzadko, a jak gadaliśmy na tym spiku, to ty też siedziałeś cały czas cicho. No siedzieliśmy razem na TS-ie. I też ni chuja nic nie mówiłeś. Dobra, gdzie jest ten Vipos? Oszukał mnie. Daję Abba proroc i wytrzymałości za głowę Viposa. To ja biorę jego kasę. No dobra, niech będzie. Dostaniesz szabę wytrzymałości i 20 klocków. I ogólnie jeszcze chciałbym bardzo wam podziękować za oglądanie tego odcinka i zachęcić do subskrybowania, jako że 74% oglądających dalej nie subskrybuje mojego kanału. A tak poza tym to co? Życzę wam wszystkim miłego dnia. Mam nadzieję, że wy czekacie następny odcinek i dobrze ocenicie i będziecie też komentować ten odcinek. I co? Jeszcze raz miłego dzionka, siema.